Jesteśmy na drugiej lokacji. Jedziemy na jezioro Kaindy, to takie najbardziej znane, z drzewami z wody wystającymi. I teraz zrobiliśmy przerwę w takiej wioseczce małej. Zrobimy tutaj obiad. Tu zobaczcie takie toalety jak u babci z zarwistym widokiem na góry. I pojedziemy takimi łazikami tam do tego jeziora i 2 kilometry trzeba będzie iść jeszcze na piechotę. A zobaczcie, tu jurta w ogóle, ubranka. No taki kaloryt, to gdzie zobaczyć? W Kazachstanie! Słuchajcie, jesteśmy na obiedzie u lokalnych tutaj mieszkańców i zobaczcie, jak to wszystko jest fajnie zorganizowane i będziemy jeść plow. No my jeszcze tam w Kirgistan jedziemy. Taki klimat i jest tutaj jeszcze kotek, czujecie? Dobry? Dobry. Tak wygląda prawdziwa górska wioska w Kazachstanie. Zobaczcie. Kubki. Ja już też trafiłam w kubki. Real life. Real talk. Nasz przewodnik powiedział, że tu w tej wiosce mieszka 1500 ludzi i bardzo spoko zarabiają z turystyki, bo karmią turystów, nocleg załatwiają, dają te samochodziki, te łaziki takie, nie wiem czy tam widzicie, tam stoją, bo tym pojedziemy i naprawdę spoko, wiecie, żadne podateczki. Teraz ten plow, co nagrywałam, nie wiem czy tutaj nagrałam, 20 zł jedno danie, było chyba z 20 osób, którzy zamówili. Można do łazika. Safari po kazachsku. Jesteśmy żywi i zdrowi. Zobaczcie. I teraz na piechotę 2 kilometry. Masakra. Jest opcja konikiem takim dostać się tam na górę do tego jeziora. Ale szkoda koników i my pójdziemy na piechotę. No i chyba trzeba zapłacić dodatkowo 50 zł. Trzeba dodatkowo zapłacić 50 zł, jeżeli się chce konikiem. Po pół godziny spaceru jesteśmy w końcu na dole, jezioro Kaindy. Małe podsumowanie, bo już wracamy na górę, mamy pół godziny i nasz uazik już dalej odjeżdża. Fajnie i chyba najfajniej tutaj jest latem. Niestety teraz jest koniec kwietnia, ale wczoraj, wiecie, wczoraj jeszcze tego nie było, w nocy cały ten śnieg wypadł, więc jest zimno, woda nie jest tak lazurowa, bo jakby gdyby było słońce, to byłoby kurka Malediwy. Ale nadal zdjęcia są zarębiste, nie wolno się kąpać. Jezioro jest na liście UNESCO. Naprawdę wow. I warto. Ja dałam radę na piechotę, bez koników. I? No, ale wiecie, brudno bardzo. Mogę wam coś pokazać, zobaczcie. To wszystko od koni. I nawet kurtkę tutaj mam, całą brudną. No więc super wyjazd, fajnie wykupić organizowaną wycieczkę. Ja kupowałam wszystko przez Onyx Group. Zaprosiliśmy za wycieczkę 11 tenge, to
11 tysięcy tenge to 110 zł. Wszystko, transport, wiecie, obiad jest wliczony, te łaziki, wejścia do tych parków, jezior. Bo samemu tutaj chyba się nie da, szczególnie ta część, jak się jechał tym łazikiem. Nie da się samemu tam się przejść. No i ten, co? Widzimy się w Kirgizji, bo to jest następna podróż. Pa!